szpital ukarany. Występujemy do sądu o zwrot tej kwoty. Gwałciciele skazani. Zgwałcili kobietę, a potem jeden z nich usiłował ją zabić. Dzień dobry Państwu, witam 11 marca, Karolina Lis, zapraszam na wydarzenia. 560 tysięcy złotych. Taką karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia na Legnicki Szpital. Dlaczego? Bo część badań wykonywała nie ta firma, która miała kontrakt, ale jej podwykonawca. Szpital jednak nie daje za wygraną i z NFZ-em zamierza walczyć w sądzie. Dobro pacjenta jest najważniejsze. To chyba naczelny slogan w polskiej służbie zdrowia. Tyle teorii. W praktyce najważniejsze są jednak pieniądze. Ta kwota została potrącona przez Narodowy Fundusz i w związku z tym występujemy do sądu o zwrot tej kwoty, bo tak jak mówię, nie czujemy się winni, a nawet jeżeli to kara jest niewspółmierna do tego błędu, który uważa, że popełniliśmy Narodowy Fundusz. Jaki błąd kosztować może ponad 500 000 złotych? Nie lekarski. Chodzi o uchybienia proceduralne. NFZ zarzucił lecznicy, że część badań wykonywała nie ta firma, która wygrała przetarg, ale wynajęty przez nią podwykonawca, przez co, zdaniem funduszu, pacjentom ograniczono dostęp do badań, a konkretnie do tomografii komputerowej. Chodzi o sytuację z października 2015 roku, kiedy w szpitalu zmieniła się spółka wykonująca diagnostykę obrazową. My nie widzimy w tym żadnego błędu, czy żadnych przeciwwskazań, bo z żadnego przepisu nie wynika, że tego robić nie można. Tak poważny uszczerbek w szpitalnym budżecie odbije się czkawką na pacjentach. 500 000 to jest duża kwota. Za to można kupić sprzęt medyczny, można przebadać bardzo dużą grupę pacjentów. Co do kwoty, między szpitalem i funduszem pełna zgoda. 500 000 to dużo. NFZ jednak pozostaje przy swoim, bo patrząc z innej perspektywy, to zaledwie ułamek ułamka. My też uważamy, że to jest bardzo dużo pieniędzy, ale to jest w ramach i na podstawie przepisów. To jest 0,5% wartości kontraktów na tych oddziałach, gdzie ten tomograf, dostępność do tomografu jest wymagane. Teraz spór przeniesie się na salę sądową. Wszystko zgodnie z procedurami. Narodowy Fundusz Zdrowia, kończąc kontrolę, oczywiście wskazał środki odwoławcze, drogę odwoławczą. Jak każda placówka służby zdrowia może się w szpitalu również od tego odwołać. Oczywiście pierwsza instancja, czyli prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, podtrzymał decyzję oddziału, więc tutaj nie udało się. Placówka ma prawo odwołać się do sądu i jak każda może to z tego skorzystać. Dwie publiczne instytucje działające z założenia na rzecz pacjentów i dla ich dobra za publiczne pieniądze będą bić się w sądzie o to, kto ma rację w proceduralnym sporze. Ile żyć można by uratować za 500 000 złotych plus koszty postępowania sądowego? Nie wiadomo, ale kogo to interesuje? 15 lat więzienia dla Arkadiusza H., który zgwałcił, a następnie usiłował zabić kamieniem 25-latkę. Mężczyzna brał udział w gwałcie zbiorowym. Dwaj pozostali napastnicy zostali skazani na 7,5 roku pozbawienia wolności. Do brutalnego gwałtu doszło we wrześniu 2014 roku. 25-latka razem ze znajomymi piła alkohol pod jednym z lubińskich marketów. Następnie poszła między innymi ze skazanymi na garaże w pobliżu byłego dworca PKP w Lubinie. Trzej mężczyźni zgwałcili kobietę, a potem jeden z nich usiłował ją zabić, ponieważ obawiał się, że może ona zgłosić o przestępstwie policji. Wszyscy sprawcy uciekli. Część zdarzenia widział przypadkowy świadek, który poinformował o tym policję. Żaden z oprawców nie przyznał się do gwałtu. Wszystkich trzech za gwałt zbiorowy, którego dopuścili się wspólnie, skazano na kary po 7 lat więzienia. Oprócz tego głównego oskarżonego, który odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, za ten właśnie czyn skazano na karę 15 lat pozbawienia wolności oraz za groźby, które wypowiadał na 6 miesięcy. Przemysław K. oraz Mateusz Esz odpowiedzieli również za pozostawienie nieprzytomnej kobiety w miejscu gwałtu. Pozostali dwaj oskarżeni usłyszeli również wyrok skazujący 6 miesięcy pozbawienia wolności za to, że nie udzielili pokrzywdzonej pomocy, mimo że mogli ją udzielić. Wyrok nie jest prawomocny. Mężczyzna, który zaatakował legnickich policjantów mieczem, może spędzić w więzieniu nawet 10 lat. Prokuratura rejonowa w Legnicy skierowała akt oskarżenia przeciwko 32-latkowi, który w czasie interwencji domowej zaatakował dwóch umundurowanych policjantów. Mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu we krwi i był poczytalny.
Mężczyzna zaatakował dwóch policjantów japońskimi mieczami w grudniu ubiegłego roku podczas domowej interwencji. Funkcjonariuszy poprosiła o pomoc konkubina mężczyzny. Mężczyzna na nich czekał, wyskoczył od razu, trzymając w ręku, to była maczeta czy miecz samurajski. Było to bardzo wąskie pomieszczenie. Interwencja zakończyła się strzelaniną. Policjant najpierw oddał strzał ostrzegawczy. Kiedy to nie poskutkowało, funkcjonariusz postrzelił mężczyznę w udo. To nie spowodowało, że mężczyzna się zatrzymał absolutnie. Wówczas to, gdy ponownie zgasło światło, ten policjant ukrył się za kolumną, oskarżony zszedł na dół, a wtedy policjanci zbiegli razem za nim i udało im się go obezwładnić, odebrać jemu te miecze i zakuć w kajdanki. Mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Po przeszukaniu policjanci znaleźli u niego także metalowy kątownik i składany nóż. 32-latek trafił do szpitala psychiatrycznego. Prokurator poddał Grzegorza Z. badaniom psychiatrycznym, ponieważ mieliśmy uzasadnione podejrzenie co do tego, że może on był w momencie tego zachowania niepoczytalny lub też miał z przyczyn chorobowych tą poczytalność ograniczoną. Okazało się, że nie, że był poczytalny, a zatem może ponosić odpowiedzialność karną. Grzegorz Z. przyznał się do winy, grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Podatek od kopalin ponad podziałami politycznymi, jego przydatność i słuszność zależy zdecydowanie nie od tego, kto się wypowiada i z jakiej jest partii, lecz od tego, jaką obecnie pełni funkcję on i jego partia. Na dowód tego prześledziliśmy, co poszczególni politycy mówili i robili w sprawie miedziowej daniny przez całą historię jej obowiązywania. Jesteśmy zdecydowani przeciwko. Dzisiaj w czasie pierwszego czytania zgłosimy wniosek o odrzucenie tej ustawy właśnie w pierwszym czytaniu. Tak Beata Szydło mówiła 26 stycznia 2012 roku, na kilka chwil przed pierwszym czytaniem w Sejmie, projektu ustawy wprowadzającej podatek od niektórych kopalin. Wówczas jako wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, partii, która pozostając w opozycji, najbardziej walczyła z wprowadzaną w pierwszym kwartale 2012 roku miedziową daniną. Parlamentarzyści PiS-u mocno wyrażali swój sprzeciw tak na ambonie sejmowej, jak wówczas poseł Paweł Szałamacha, a dziś minister finansów, czy wspierali i wychodzili do pikietujących związkowców i samorządowców z Zagłębia Miedziowego. Tu chodzi o przyszłość nie tylko Dolnego Śląska, nie tylko samego Zagłębia Miedziowego, ale całej Polski. I dlatego musimy zrobić absolutnie wszystko, co jest dozwolone prawem. Potem, gdy podatek zaczął obowiązywać i z tego tytułu z KGHM do budżetu państwa każdego dnia wypływały kolejne miliony, które w rocznym rozrachunku zamieniały się w miliardy, parlamentarzyści PiS nie ustawali w bojach. Organizowali m.in. specjalne posiedzenia Komisji Skarbu Państwa. Chcieliśmy po prostu stworzyć warunki do tego, aby wszyscy zaniepokojeni konsekwencjami tego podatku mogli się zabrać głos, przedstawić swoje stanowiska. Likwidacja podatku miedziowego z początkiem 2016 roku stała się główną kartą przetargową ubiegłorocznej kampanii wyborczej PiS-u na terenie Zagłębia Miedziowego. Ogłosiła to sama premier Beata Szydło podczas spotkania z wyborcami w Lubinie. Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli będziemy tworzyli rząd, jeżeli państwo nam zaufacie, zlikwiduje ten niesprawiedliwy podatek dla KGHM-u, podatek miedziowy. No i stało się. PiS zdobyło władzę. Beata Szydło została premierem, Dawid Jackiewicz ministrem Skarbu Państwa, Elżbieta Witek szefową gabinetu premiera, a Paweł Szałamacha ministrem finansów. No i niedługo trzeba było czekać na informację, że rząd podatku od kopalin w tym roku nie zlikwiduje. Choć lokalni posłowie PiS długo jeszcze próbowali zaklinać rzeczywistość. Nikt nie powiedział, że w tym roku nie uda się tego podatku znieść. O proszę. Nikt tego nie mówi, to podkreślam. PiS w Lubinie jedno, a tymczasem w Głogowie wersja była już inna. Z tych informacji, które mamy od pana ministra Dawida Jackiewicza, bo prace cały czas trwają, ten termin, który jest na chwilę obecną wskazywany, to jest rok 2017. Ministerstwo Finansów potwierdziło wersję posła Zubowskiego pisząc: w tej sprawie trwa wnikliwa analiza wszelkich możliwych wariantów. Pod uwagę brana jest aktualna sytuacja miedzi na rynkach światowych, sytuacja walutowa, a także kondycja KGHM. Mimo wszystko lokalni parlamentarzyści próbowali jeszcze powalczyć o zaufanie mieszkańców Zagłębia Miedziowego. I wiadomo, że w momencie, kiedy przychodzi nowa władza, najpierw musi się zapoznać ze stanem mienia, zrobić audyt i dopiero później można realnie decydować o to, w jaki sposób wyprowadzić w tym momencie stan finansów publicznych na prostą. Niestety, ten stan finansów publicznych, jaki zaznaliśmy, był dużo gorszy od tego nawet, czego się obawialiśmy. Taki stan Prawo i Sprawiedliwość zastało 120 dni temu. I nadal parlamentarzyści partii rządzącej wymyślają kolejne wymówki.
Czyli ograniczając ten podatek, bo zmieniając system naliczenia, zawieszając, no to też w jakiś sposób kusimy inwestorów tak naprawdę. A najpierw trzeba zabezpieczyć ten KGHM przed drugim przejęciem. Stało się jasne, że Zagłębie Miedziowe tak szybko nie odetchnie, a polska miedź nadal będzie musiała płacić daninę. I tę sytuację wykorzystała opozycja. Niedługo trzeba było czekać na odzew Platformy Obywatelskiej, która, przypomnijmy, podatek od kopalin wprowadziła. Ostatnio bowiem posłanka Ewa Drozd złożyła projekt ustawy zawieszającej go na 2 najbliższe lata. Patrząc na obietnice, deklaracje polityków podczas kampanii wyborczej, to postanowiłam złożyć projekt ustawy, który wychodziłby naprzeciw oczekiwaniom. Jak widać, punkt widzenia zdecydowanie zależy od punktu siedzenia. Edyta Drzymała, Wydarzenia.